szybka analiza Bitcoina po wczorajszych wzrostach oraz podsumowanie ostatnich dwóch tygodni pomysłów na trade dostępnych dla moich partnerów edukacyjnych. Cześć, z tej strony Łukasz, witam cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut. Dzisiaj w sumie to już nie wyjątkowo, bo coraz częściej spotykamy się we wtorek, ale dzisiaj wyjątkowo szybka analiza Bitcoina również, ponieważ wczoraj były wzrosty i gdzieś tam w komentarzach czy wiadomościach na priv pytaliście mnie, co sądzę o aktualnej sytuacji, więc sobie zrobimy szybką analizę Bitcoina. Oczywiście jutro widzimy się w analizie Bitcoina, ETH, DOTA i wybranych przez Was altcoinów. Dzisiaj również pojawi się wczoraj, przepraszam, nie pojawiła się wczoraj, pojawi się dzisiaj ankieta, jakiego altcoina chcielibyście, abym dla Was przeanalizował, który pojawi się na moim Instagramie łukaszpowolski.pl w relacjach. Tam będziecie głosowali, tam również pojawi się analiza. Tymczasem, jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale lub jeszcze nie subskrybujesz, zachęcam cię do zostawienia suba, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Pamiętaj, żeby przybić dzwona, zostawić łapkę w górę, komentarz taktyczny, czy chociażby napisz, jakiego altcoina chciałabyś, abym dla Was przeanalizował w kolejnym materiale. Jesteśmy na mojej stronie łukaszpochowski.pl. Za chwilkę przejdziemy sobie do podsumowania ostatnich dwóch tygodni. Pokażę Wam, jak wyglądały moje pomysły na trade, analizy spot i analizy spot premium, czyli Luna, Matic, Sand, Sol i Mana. O tym sobie porozmawiamy w niedzielę dokładniej, ponieważ muszę zrobić dokładne podsumowanie tego, co się działo. Za chwilkę Wam tylko pokażę przykładowo, jak wyglądała sytuacja na Manie, w jaki sposób to rozgrywaliśmy, w jaki sposób ja to rozgrywałem i dzieliłem się tą wiedzą z moimi partnerami edukacyjnymi, czyli osobami, które uczą się ode mnie tradingu, uczą się moich strategii, z których ja korzystam, ale też również moich autorskich strategii, ponieważ takie również posiadam i znajdują się one w zakładce moje kursy, tam są subskrypcje i kursy miesięczne, jak i pełne 3-miesięczne kursy, krok po kroku, od podstaw po zaawansowane strategie tradingowe wraz z dostępem do danych grup, które są przypisane do danego kursu. Wszystko to jest opisane w zakładce moje kursy. Nie przedłużając, przechodzimy sobie do tego, jak to wyglądało właśnie jeszcze w lutym. Spot premium to, tak jak wspomniałem, później Wam pokażę. Robiliśmy ostatnim razem podsumowanie, było ponad 200%. I tak, oczywiście to jest podsumowanie do niedzieli, ok? Teraz to, co się wydarzyło już w tym tygodniu, o tym będziemy rozmawiali sobie w tą najbliższą niedzielę. Dzisiaj mamy wtorek i zobaczmy, jak to wyglądało ostatnie dwa tygodnie od 16 czy 17, bo wcześniej robiliśmy. O, mamy tutaj. Dobra. Pierwsze dwie pozycje na stop lossie, powybijało. Tutaj mieliśmy te spadki. Bardzo niefajnie. Później mieliśmy ETH pozycję zamkniętą w zysku. Tutaj była taka sytuacja niepewna, z tego co pamiętam, i Bitcoin był też na poziomach, skąd mógł dalej kontynuować ruch spadkowy, więc poinformowałem, że ja zamykam tą pozycję po prostu w zysku. Cena później ładnie poszła w górę i dałaby więcej zarobić, no ale niestety, stety albo stety, zysk to zysk, mogło być oczywiście lepiej. Później Bitcoin, 2 take profity, później Luna, 2 take profity, short na Bitcoinie, 2 take profity i to by było na tyle, jeżeli chodzi o poprzednie te dwa tygodnie. Mało trade'ów, ale rynek był ciężki i nie chciałem na siłę tutaj czegokolwiek wrzucać. Więcej się działo na właśnie w grupie spot premium, ale trzeba będzie do tego wrócić trochę więcej. Potradować. Jak to wyglądało, jeżeli chodzi o spot czy spot premium, czyli analizy altcoinów wybranych przez moich partnerów edukacyjnych, dostępnych w danym kursie, lub spot premium to są moje wybrane altcoiny, które ja po prostu analizuję na bieżąco z tym, co się dzieje, na zasadzie takiej jak tutaj przykładowo Mana, gdzie Manę kupowaliśmy. Tutaj pokazywałem Wam to w poprzednim materiale, kiedy robiliśmy podsumowanie, poziom realizacji zysków, drugi poziom, trzeci poziom, sprzedaż, odkupienie, tutaj macie wypisane, tak, odkupienie na danych poziomach, tutaj informacje, tutaj dawałem informację o odkupieniu, o zabezpieczeniu pozycji, cena spadła, znowu kupiliśmy, dałem informację o tym, żeby zabezpieczyć, brać zysk, cena spadła znowu, dałem informację o poziomie kupna, o poziomie sprzedaży, w tym momencie kolejny poziom kupna i sprzedaży, także pięknie to poszło, zobaczcie ile flipów na takim ruchu tutaj zrobiliśmy. Od samego dołu do samej góry sprzedawaliśmy, potem odkupowaliśmy, potem informacje. Zresztą widzicie dokładnie, w jaki sposób to jest tutaj opisane. Inaczej to wygląda na grupie oczywiście, ale tutaj pokazałem Wam poglądowo, w jaki sposób mniej więcej to wygląda, ponieważ te poziomy są dokładnie wyznaczone przeze mnie, opisane, gdzie będę kupował, gdzie będę odsprzedawał. Jak dla mnie bomba i nawet na takim rynku, gdzie mieliśmy spadki, można było również na tym zarobić, czy to w dolarach, czy po prostu zwiększyć ilość danej kryptowaluty. Przejdźmy do analizy Bitcoina. Wczoraj mieliśmy mocną pompę. Mieliśmy mocną pompę i co? No i strefa, którą wyznaczyłem, znaczy zacznijmy od tego, o czym mówiłem, czyli wybicie
Właśnie tego boksa oznacza wzrosty do tej strefy. I okej, tutaj zaliczyliśmy trzy take profity, jeżeli chodzi o ruch wzrostowy. Natomiast stąd szykowałem się na spadki. No i nie, no i pompa poszła jeszcze mocniej. Newsy tutaj właśnie wybiły tutaj stop loss. Teraz zagrywamy kolejną pozycję na spadki. Zobaczymy, jak to się jutro skończy. Będziecie mogli to obserwować na Instagramie. Czyli mieliśmy piękne wejście tak naprawdę, bo zagrywaliśmy tego longa z samego dołu tutaj. Take profit pierwszy był wcześniej tutaj, drugi i trzeci właśnie tutaj. W tym obszarze, gdzie spodziewałem się spadku. To się tutaj nie sprawdziło, cena wybiła dalej. Natomiast pięknie to zostało zrealizowane. Najpierw spadki z tej strefy do tego poziomu, następnie wzrosty z tego poziomu właśnie. Realizacja zysków, realizacja zysków, realizacja zysków. No i tutaj niestety nie pykło. No i teraz to, co widzimy, co może się wydarzyć dalej. Wyznaczona strefa trzymająca w tym momencie dla mnie na wzrosty to jest okolice 41 tysięcy do 40 tysięcy dolarów. Jeżeli to wybijemy, ok, spoko, to już sobie na razie skasuję. Jeszcze jutro do tego wrócę, bo może nie wszyscy będą oglądali dzisiaj. To będzie aktualna strefa, która nam utrzyma cenę na wzrosty. Jak to wybijemy i cena zleci poniżej tego dołka, to tutaj możemy zobaczyć krótkie zatrzymanie ceny i kontynuację spadków. Rozrysuję wam to, żeby było to bardziej widoczne. Lokalna strefa trzymająca cenę na wzrosty, skąd możemy zobaczyć kolejny ruch wzrostowy do około 45-46 tysięcy dolarów. Strefa, która ostatecznie może utrzymać cenę przed dalszymi spadkami, ponieważ jeżeli to zostanie wybite, to może zatrzymać nam się cena tutaj i potem kontynuacja spadków. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o aktualną analizę tego, co ja widzę w tym momencie na wykresie. A w tym momencie widzę na razie lokalny spadek. Nie z racji tego, że to właśnie się w tym momencie dzieje, tylko taka informacja też poszła dla moich partnerów edukacyjnych i ten spadek zagrywamy z dokładnością co do 10-20 dolarów. To pewnie Wam pokażę na moim Instagramie łukaszpachowski.pl. Jutro do tego wrócimy, porozmawiamy na temat ETH, DOTA i kilku innych altcoinów. Pokażę Wam, jak fajnie podbijało z wyznaczonych przeze mnie poziomów, również tutaj na YouTubie, więc warto obserwować. Ok, dzięki, szybki materiał, do zobaczenia jutro, niech Bitcoin będzie z Wami. Piola.